Czyli rozumiecie, kochani, jeżeli w społeczności międzynarodowej mamy jedne kryteria, że jeżeli granice danego państwa są ustalone, to wtedy, jeżeli ktoś przekracza te granice bezprawnie, w taki czy w inny sposób, a militarnie to definiujemy to jako wojnę napadową, ale kochani, pod żelaznym warunkiem, że społeczność międzynarodowa musi uprzednio uznać te tereny za przynależące tylko do tego państwa. I wtedy mamy jasność, że jedno państwo napada na drugie i zabiera mu tereny, które przynależą do niego. W związku z tym, kochani, znowu powracamy tak jakby do tego pierwszego pytania, które brat Tadeusz postawił. Uściślimy pojęcie. Bo się okazuje, że kochani dzisiaj nam mówią, że jak zobaczą kobietę, to mówią na ten byt mężczyzna. Na mężczyznę mówi się kobieta. To jeżeli, kochani, nam chcą zrobić pranie mózgu w neokomunie światowej, w tym sensie, że my ani między kobietą, ani mężczyzną nie powinniśmy już odróżniać, to kochani, to ja się pytam, to jak my możemy między jednym państwem odróżnić, a drugim? Jak my nie mamy granic ustalonych? I wtedy jeden sobie mówi, a to jest moja ziemia. A drugi mówi, ale na jakiej podstawie? Gdzie jest granica? Kto ją wyznaczył? Kto ją zatwierdził? A zatem, kochani, pytanie o to, kto kogo napada? Rozumiecie, jakie to jest dla osób postronnych trudne. I ja wcale nie mówię, że tutaj należy bronić Rosji. Nie, nie. Kto napada, kto strzela, kto zabija, jest zbrodniarzem. Ale przepraszam, ale jeżeli tłumaczy się narodom, to trzeba tłumaczyć możliwie całą prawdę, którą mamy do dyspozycji. Czy, kochani, pytam was, czy ktokolwiek z was w jakichkolwiek mediach słyszał, że granica między Rosją a Ukrainą jeszcze nie została zatwierdzona przez społeczność międzynarodową? Tylko wolnościowych słyszałam. Jedna informacja. Proszę zauważyć, konflikt trwa tyle miesięcy i zamiast, kochani, kiedy pomoglibyśmy i Ukrainie, i Rosji w sposób istotny, kiedy cała społeczność międzynarodowa by była zdeterminowana, żeby między Rosją a Ukrainą ustalić granicę. Kochani, takie jest pierwsze i naczelne zadanie w tym konflikcie. I wtedy, jakby była granica zatwierdzona przez społeczność międzynarodową, to wtedy mielibyśmy klarowność, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. A tak długo, kochani, wybaczcie, ale z pozycji filozofii prawa nie będzie dla mnie osobiście jasne, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą, jak długo nie będę mieć do dyspozycji zatwierdzonych granic pomiędzy Rosją a Ukrainą. Na przykład kwestia Krymu. Proszę zauważyć, kwestia Krymu, wiemy, była to forma zadośćuczynienia Rosji, która była odpowiedzialna za wygłodzenie milionów Ukraińców. I teraz, kochani, jest taka kwestia. Rosja bystro obserwuje, co się dzieje na Ukrainie. Rosja bystro obserwuje, czy naród ukraiński jest podmiotem swojego państwa. I teraz, kochani, jest tutaj kwestia zasadnicza. Kto dostarczy nam dowodów na fakt, że naród ukraiński jest podmiotem we własnym państwie? Rozumiecie, kochani, co to są za pytania? To są pytania natury zasadniczej. A wiecie, kochani, o co chodzi dzisiaj generalnie? Żeby wszystkie państwa narodowe, nie tylko na Ukrainie i w Rosji i w Chinach,
i w Japonii, i w USA, i w Ameryce Łacińskiej i Południowej, to już wiadomo, ale w całej Europie, żeby wszystkie społeczności narodowe zorganizowane w państwa podmiotowe, suwerenne, wykasować. Stąd też, kochani, jest moje pytanie, a skąd nagle giganci światowi zainteresowani są suwerennością państwa ukraińskiego? Skoro oni państwo polskie kasują, Niemców kasują, Francję kasują, Anglię kasują, po kolei, kochani, państwa narodowe na naszych oczach się rozpadają jak bańki mydlane. Rozumiecie, z jakim my mamy wyzwaniem do czynienia? Więc, kochani, proszę zauważyć, ale już widzę, że bratu Tadeuszowi naszemu przewodniczącemu, chociaż ma anielską cierpliwość, ale mówi, mieliśmy zakończyć apelem. Dlatego obiecuję bratu, że rzeczywiście puentujemy, kończymy, ale rozumiecie, kochani, jakim cudem jest nauka. Geniusz nauki, który, i powracamy do pierwszego pytania, o wyjaśnienie pojęć. Jeżeli mówimy o jakimś państwie, no to państwo w pierwszym rzędzie charakteryzuje się, że ma odpowiedni lud i terytorium. A terytorium jest określone w prawie międzynarodowym zatwierdzonymi przez społeczność międzynarodową granicami. W przypadku tej linii między Rosją a Ukrainą nie mamy takich pojęć do dyspozycji. Czyli ksiądz profesor nie uznaje granic, nie zna Ukrainy. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Jeszcze tutaj jest osoba, która chciała zadać pytanie. Przepraszam, to nie jest kwestia, że ja uznaję czy nie uznaję, bo my odpowiednie społeczności międzynarodowe mamy do tego typu zagadnień. A nie możemy sobie wstać i powiedzieć, ja uznaję, a ty nie uznajesz. Społeczność międzynarodowa nie zatwierdziła tych granic. Punkt. Polski też nie. Księże profesorze, jeszcze tutaj pani czekała troszeczkę, więc chciałabym, żeby zadała pytanie, dobrze? Księże profesorze, przede wszystkim teraz ostatnio w mediach pojawiła się sprawa wypowiedzi pana ministra Niedzielskiego, że wprowadzi tak zwaną aborcję na żądanie, czyli po prostu każdy lekarz, każda położna będzie musiała brać, niezależnie od sumienia swojego, będzie musiała brać udział w tym. Problem jeszcze jest jeden, że pan Niedzielski i tego typu politycy publicznie przystępują do Komunii Świętej. Kochani, ten problem, który pani Maria wyartykułowała, jest kategorii zbrodni. Dzieciobójstwo w łonie matki, niezależnie z jakich racji jest podejmowane, jest zbrodnią. Stąd też tego typu zbrodnia, jeżeli to czyni przedstawiciel państwa, to ma formalny udział w każdym akcie takiej zbrodni, a Kościół uczy, kto w jakikolwiek aktywny sposób właśnie uczestniczy w zbrodni dzieciobójstwa w łonie matki, zaciąga late sentencje, czyli z samego faktu zaistnienia nawet jednej takiej zbrodni ekskomunikę. A ekskomunika, kochani, oznacza, że to jest człowiek wyłączony z Kościoła. Czyli innymi słowy, praktycznie patrząc, jeżeli taka osoba przystępuje do Komunii Świętej, ja tłumaczę zasadę. Nie odnoszę się do osoby ministra Niedzielskiego, ponieważ no, nie mam doświadczenia, czy przystępuje do Komunii Świętej, czy nie, tylko chcę po nadmienieniu tego przykładu wyjaśnić państwu zasadę. Niezależnie kto dokonuje takich czynów, jest ekskomunikowany, czyli wyłączony z Kościoła. Innymi słowy, nawet jeżeli dokona aktu świętokradztwa,
bo w ekskomunice przyjęcie sakramentów świętych jest świętokradztwem. Czyli co to znaczy świętokradztwem? Jest to próba wykradzenia Boga. Ale do komunii między takim człowiekiem, który ma udział w zbrodni, nie dochodzi. Czyli innymi słowy, Pan Bóg nie zamieszkuje w takiej duszy. Stąd też, kochani, taka jest nauka Kościoła i Kościół nigdy tej nauki nie zmieni, bo gdyby usiłował tutaj coś zmieniać, przestaje być taki człowiek człowiekiem Kościoła. I dlatego właśnie, kochani, tutaj rozumiemy, że te nasze rozprawy nad miłością miłosierną, to, drodzy Państwo, jak można w XXI wieku, kiedy słusznie każdą zbrodnię dokonywaną na przykład w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej nazywamy zbrodnią, to, co jest zbrodnią obiektywnie, trzeba nazwać zbrodnią. I jeżeli my tam nazywamy zbrodnię zbrodnią, to jak w państwie polskim mamy od dzisiaj czy od jutra nie nazywać zbrodni zbrodnią? Wszędzie, kochani, tam, gdzie obiektywnie zachodzi zbrodnia, tam trzeba ją nazwać zbrodnią. Tam, gdzie jest nieprawość, trzeba nazwać nieprawością. Ale tam, gdzie jest miłość, a miłość jest tam, gdzie jest prawda. W związku z tym, jeżeli pytamy, uściślamy pojęcie, jeżeli mówimy, że trzeba bardzo uważać, bo możemy być tak wmanipulowani na różne sposoby dzisiaj, trzeba bardzo uważać, kochani, co się mówi. Zawsze trzeba mieć pewność we wiedzy, czyli w prawdzie. I jeżeli człowiek ma pewność, wtedy powinien mówić. Jak coś mu się nie składa, nie można mówić, bo mowa to prawda. I za każdą prawdę będziemy przez Boga Najwyższego sądzeni. Dlatego, kochani, stawiajmy na prawdę i stawiajmy na miłość. Jeszcze jedno macie pytanie, dobrze? Czy takie ustanawianie takiego bezprawia, to również zaciąga się ekskomunikę wtedy? Tak jest i to w sensie formalnym. Znaczy wszyscy posłowie i ewentualnie rządzący, którzy takie prawo ustanawiają, nam zaciągają ekskomunikę. Kto się opowie w polskim systemie prawnym za prawem zbrodniczym, zaciąga winę, której skutkiem late sentencje naucza Kościół jest ekskomunik. Także a przyjmowanie wtedy w stanie ekskomuniki sakramentów świętych jest świętokradztwem. Nic się, kochani, w tej nauce nie zmieniło i proszę, kochani, spokojnie idźcie do domów, bo nic się w tej materii nie zmieni. Dziękuję księdze profesorze. Wdzięczność jest, można powiedzieć, wieloraka, ale to, cośmy usłyszeli właściwie w ostatnim prawie że kwadransie, być może, że dało nam przedsmak konieczności odkłamywania rzeczywistości. Ale to jest gigantyczna praca, większa niż praca Herkulesa, kiedy oczyszczał stajnię Augiasza. Ponieważ mamy do czynienia z wojną kognitywną, czyli wojną, która się toczy w naszych umysłach. My jesteśmy ofiarami. Gigantyczna mistyfikacja stwarzana przez globalne centra tworzy nam hiper albo nadrzeczywistość i my wtedy dysponujemy tylko taką wiedzą, jaką mamy z mediów.
I dlatego te pytania, któreśmy tutaj postawili, ksiądz profesor dał tylko jedną próbkę, jednego, dwóch pytań zasadniczych. I ja bym tak powtórzył to, co ksiądz profesor mówił, właśnie kiedy mi odpowiadał na pytanie, czym jest rozmowa. Że to jest spotkanie tych, którzy mają więź z Bogiem, który jest prawdą, spotykają się w woli prawdy, żeby ją odnaleźć. I teraz trzeba byłoby te pytania zadawać, można powiedzieć, każdemu szczegółowi, istotnemu szczegółowi rzeczywistości. Tak jak ksiądz profesor tutaj usiłował dać nam próbki. I my musimy mieć tę świadomość, że przed nami jest ogromna praca, ale i powinność. Bo my tę prawdę o rzeczywistości jesteśmy winni naszym dzieciom, wnukom i prawnukom. Oni tego bardzo potrzebują, chociaż sobie nie uświadamiają. I jeśli ktoś ma te narzędzia stawiania pytań, szukania odpowiedzi i można powiedzieć tworzenia tego pola realnego, prawdziwego świata w opozycji do tego totalnie i perfidnie zakłamanego, no to to jest święta powinność, żebyśmy jak najbardziej korzystali i z całą wolą poznania prawdy się spotykali. To tylko chciałem tak podsumować, a teraz, jako że zaczęliśmy od modlitwy, no to zakończymy odśpiewaniem apelu jasnogórskiego. Jan Paweł II w 83 roku, kiedy ze szczytu jasnogórskiego tłumaczył młodzieży zasadnicze, można powiedzieć, takie podstawy miłości, a jednocześnie postawy i patriotyzmu, a jednocześnie i przetrwania w tym trudnym bardzo okresie, to te trzy słowa, trzy hasła, trzy powinności. Jestem. Kim jestem? Dla kogo jestem? Ku czemu jestem? Pamiętam. O czym? Pamiętaj, że dana ci pamięć, nie? O czym nie możesz nigdy zapomnieć. I czuwam. Tego ostatniego nam bardzo brakuje ostatnio, nie? Po prostu się nie zastanawiamy, nad czym mamy czuwać, czego strzec, co obronić, nie? Jakie skarby zostały nam dane. I tutaj choćby te skarby mają przedstawienie symboliczne. Dlatego przed prośbą o błogosławieństwo ostatnie, tutaj przynajmniej, to poprosimy śpiewaka, żeby tutaj zaintonował apel jasnogórski tak jak trzeba. Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czułam. Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czułam. Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Kochani, wasze życie, powołanie, zdrowie, waszą misję, którą Pan Bóg każdemu z was zlecił i całemu naszemu narodowi w kraju i poza jego granicami pośród Polonii i całej naszej ojczyźnie i Kościołowi w Polsce i państwu polskiemu
i wszystkim mieszkańcom naszej ojczystej ziemi i także narodom Ukrainy i Rosji i wszystkim, które są skonfliktowane ze sobą i całej ludzkości i całemu stworzeniu, niech przez cudowne pośrednictwo Matki Najświętszej, niepokalanej Maryi Dziewicy, Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Polski, Królowej Miłosierdzia i Królowej całego stworzenia błogosławi Wszechmogący i Miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. I Maryja zawsze Dziewica. Wielkie Bóg zaproś. I także siostrom Loretankom, kochani, bez sióstr nie byłoby tego domu. Bez ojców redemptorystów, z ojcem dyrektorem, doktorem Tadeuszem Rydzykiem też by nie było tego domu. Tutaj nasz dziennik jest też dzisiaj razem z nami. Wszystkim, kochani, wam przybyłym z całego serca dziękuję. Bóg zapłać i niech was Pan Bóg i Matka Najświętsza, nasza Królowa Polski prowadzą dalej. Bóg zapłać. Amen. Kochani Państwo, ksiądz profesor i brat Ruciński otrzymują, Marzenko może podasz, tutaj jest taka Matka Boża Zyczwałcka, jest autor, jaka to jest technika, Pan Jerzy? Pan Jerzy Duda. Grawer. Tak. Ja może sobie pozwolę, bo już siostrom Loretankom, które zorganizowały, zaprosiły nas wszystkich tutaj, wręczyłam te grawery. Ale też chciałam, żebyście Państwo wiedzieli, że jest autor pośród nas, właśnie tutaj Pan Jerzy Duda, którego też Państwo znacie pewnie z internetu. Ale ponieważ ofiarował mi też te przepiękne wizerunki Matki Bożej Giedrzwałckiej, jest autorem takiej inicjatywy 150 kapliczek giedrzwałckich na 150-lecie objawień giedrzwałckich, to ja sobie pozwolę dzisiaj pochulać trochę, dobrze? Ponieważ o godzinie 16 przyszli Państwo, bo czytali, że było spotkanie o godzinie 16, ale w roku 2022. Bo dokładnie rok temu, też 2 lipca, było takie spotkanie, więc ja sobie pozwolę Państwu wręczyć jako pierwszym. Pani Urszulo, Panie Marku, poproszę tutaj. I chcę też powiedzieć, że zupełnie spontanicznie pomogli tutaj rozkładać te wszystkie słodkości. Już przytrzymaj. Proszę bardzo, tutaj może trzy jeszcze je uda. Przepraszam, one są tutaj ofiarowane. Także proszę Państwa, ja chcę tylko tak na koniec powiedzieć, bardzo Państwu dziękuję, że przybyliście. No, po roku. Ale też mam wrażenie, że tworzy się pewna wspólnota osób. Zaczynamy się poznawać, zaczynamy sobie pomagać. Siostry dzisiaj powiedziały, że nie musiały niczego wnosić, po prostu znalazły się osoby, które im pomogły. To znaczy, że jeszcze Polska nie zginęła, księdza. A na zakończenie, bo tam brat nasz kochany, który tak pytał o ten konflikt rosyjsko-ukraiński, wiadomo, że my tutaj te granice czasowe są takie, a nie inne i nie chcielibyśmy ich w nieskończoność przeciągać, ale kochani, mamy, powstają Ateny Roztocza, którymi się dzieliłem z Państwem, Boże dzieło, zapraszamy tam, będziemy dłużej, w razie czego to całą noc tam możemy debatować. Powoli wykańczamy aurę, tak na kilkaset miejsc, więc będzie miejsce, serdecznie zapraszamy i pani Basia tam będzie też deklamować Norwida. Wszystko i na księdza kochanego. I was, kochani, serdecznie zapraszamy na Lubelszczyznę, tam południową, na Zamojszczyznę dokładniej. I tam w mojej wiosce rodzinnej, gdzie pierwszych 5 lat życia spędziłem, powstają Ateny Roztocza, taka synteza w pigułce dziejów nauki, w szczególności filozofii i wiary, kilku tysiącleci.
i serdecznie zapraszamy, żebyśmy tam też mogli się spotykać. Ale tutaj takie jest święte miejsce przy grobie księdza Jerzego i przy tym przepięknym obrazie świętego Jana Pawła II, którego tak miłujemy, że po prostu takie spotkania i z Panem Rysiem można tylko w stolicy, tutaj na Żoliborzu przeżywać. I za ten niezwykły urok, naprawdę, za cierpliwość, za wyrozumiałość, za życzliwość, czyli za miłość, dziękuję Wam, kochani, jak najserdeczniej. Niech Pan Bóg Was jako miłość odwieczna i Matka Najświętsza jako niepokalana miłość miłosierna dalej cudownie prowadzą ku niebu. Bóg zabrać. Jeszcze raz najserdeczniej. Naszemu kochanemu bratu Tadeuszowi, jaki to jest wielki duch, wielkie zapłać. Bo tak, bracie, tak inspirujesz nas tutaj wszystkich, żebyśmy myśleli, że ja się czułem jak na egzaminie, przyznaję szczerze. Także Bóg zapłać, bracie Tadeuszu, i już wpraszamy się na następne spotkanie. Bóg zapłać, kochani. I wybaczcie, że jeszcze mam dzisiaj jeden termin i jeszcze nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro dotrzeć do domu na Roztocze, bo jesteśmy tutaj z księdzem Andrzejem i z kuzyneczką Elunią, naszą prezes Fundacji Ateny Roztocza, od folderki.